Drodzy bracia i siostry, w sobotę będziemy wspominali w liturgii Kościoła świętego Marka, Ewangelistę. W tym dniu odbędą się tradycyjne procesje nabożeństwa błagalne o dobre żniwa, o dobre plony. Wiemy, że dobre plony są uwarunkowane także klimatycznie i w związku z tym zauważamy istniejącą suszę. Stąd powinniśmy prosić o deszcz, o dobrą dla rolnictwa pogodę. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam do tej gorącej modlitwy. Dołóżmy do naszych wezwań, do naszych suplikacji to wezwanie, abyś deszczu udzielić raczył. Jest on bardzo potrzebny rolnictwu, woda jest potrzebna do życia, dlatego bardzo ważna jest nasza wspólna modlitwa o deszcz. Moi drodzy, po suchę też zauważamy w przestrzeni powołań do służby Ewangelii. Dlatego moja serdeczna prośba, żebyśmy wołali do Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Prośmy o nowe powołania, tym bardziej, że zbliża się czas matur, czas decyzji podejmowanych przez dorosłych ludzi, którzy chcą rozpoznać, a potem pełnić swoją życiową misję, swoją drogę. Dlatego prośba o modlitwę, o nowe powołania do służby Ewangelii. Aktualnie 3 kandydatów do prezbiteratu odbywa swoje rekolekcje zamknięte przed święceniami prezbiteratu, których udzielę w katowickiej katedrze 16 maja bieżącego roku. Bardzo Was serdecznie proszę, żeby także tych diakonów przygotowujących się do święceń objąć serdeczną modlitwą. Trwajmy wszyscy na modlitwie. Wołajmy do Pana Boga o miłosierdzie dla nas i dla całego świata, dla całej ludzkiej rodziny.